Witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus. To jest kolejny odcinek Factory Outlet Simulator. No i proszę Państwa, jesteśmy w trakcie tworzenia ogromnego zamówienia na jeansy Adidosa, które tutaj hurtownik nam zlecił. 490 sztuk mamy dostarczyć. Na samochodzie jest prawie 20 kontenerków, czyli prawie 200 sztuk, więc można by rzec, że jesteśmy prawie na półmetku, aczkolwiek do tego prawie jeszcze trochę brakuje, do tego półmetka. Może do półmetka, bo prawie to jesteśmy. Aha, bo ja tutaj zamknąłem sklep zupełnie niepotrzebnie, ponieważ to się jednak przyda. Pracownika niby zwolniłem, ale on dalej tu stoi. Nie wiem, czy on jeszcze ten dzień przepracuje, to wypadałoby się dowiedzieć. Klientela nadciąga, ale czy on będzie obsługiwał? Tak, obsługuje. Ok, czyli ten dzień jeszcze przepracuje. Dobrze, niech i tak będzie. Niestety maszyna za każdym razem, kiedy z niej wychodzimy, kiedy zlecamy jej pracę, ona się resetuje i mimo wybrania zakładki spodnie, to jednak wyświetlają się również t-shirty. Jest to troszeczkę uciążliwe. Natomiast myślę, że damy sobie radę. Do dostarczenia tego zamówienia na statek pozostało nam 42 minuty. I zamówienie opiewa na kwotę prawie 10 tysięcy dolarów, więc myślę, że gra jest na tyle warta świeczki, że warto tutaj to zlecenie wykonać. Natomiast jest to największe jak dotąd zlecenie, jakiego się podjęliśmy. I też zastanawia mnie, czy to wszystko zmieści się na pick-upa. Nie mamy magazyniera. Nawet nas na niego nie stać. Zobaczmy, co tam się dzieje, bo tak jakaś dziwna cisza jest. Ach. Aha, aha. Czyli tutaj jednak gościu zrezygnował. Ja się zastanawiam, czy jeżeli bym go teraz przyjął, czy to będzie mnie kosztowało, czy też nie. Możemy puścić produkcję i to sprawdzić. Zerknijmy. Ja tu się tylko jeszcze upewnię, bo tak to są... tak, Adidas White Jeans. Dobra. Sprawdźmy, jak wygląda... Czekajcie, bo to muszę się cofnąć. Pracownicy i kasjer? A nie. No, czyli muszą czekać. Jednak to zlecenie jest dla mnie ważniejsze niż klient detaliczny. Jedyne co, no to niech oni się tam zbierają oczywiście. Natomiast... nie powinni zrezygnować. Może trochę pomarudzą, ale nie powinni zrezygnować. Bierzmy tylko pod uwagę ewentualne kradzieże. Ale mamy tam bramkę bezpieczeństwa, która powinna nas poinformować o tym, że coś takiego ma miejsce. Za chwilę będziemy mieli 30 sztuk towaru. No, szybciej. Spodnie produkują się znacznie dłużej od t-shirtów. Dobra, i to już ten kontenerek, który mam, to już jest 30. Więc proszę, lecimy dalej. Teraz jeszcze tam na górę to powinno wejść, ale... Oj! Misklik. Surowca powinno nam starczyć. Więc o tyle dobrze, że surowca powinno nam starczyć. Natomiast tu jest jeszcze kwestia tylko załadunku, nie? No i oczywiście uprzednio wyprodukowania tego. No dawaj. Nie chcę krakać, ale jeszcze się żadna maszyna nie popsuła przy tej produkcji, także...
Ile tam? 38 minut zostało. Nie jest źle. Później to wszystko przeładować na statek. O, to trochę zajmie. Tutaj, proszę Państwa, jeżeli chodzi o kwestie związane z jakby samą fabryką, produkcją i tak dalej, no przydałyby się jakieś taśmociągi, przydałoby się więcej pracowników oczywiście, bo przecież, no co nam jeden kasjer, jeżeli my będziemy mieli olbrzymi później sklep, być może dojdą, kto wie. Ale jak na razie radzimy sobie w taki oto sposób. Tutaj jeszcze dwa kontenerki, jeśli dobrze widzę. I zobaczymy, czy jeszcze wyżej będziemy w stanie ładować pick-upa. O, i wykrakałem. W końcu się popsuła. No i chwila prawdy. Czy ja mogę jeszcze ten kontenerek tutaj wrzucić? Nie mogę już. No niestety. Szanowni Państwo, trzeba będzie podzielić. Trzeba będzie to podzielić. Ja puszczę tutaj produkcję oczywiście. Czemu to miałoby się nie produkować? A my jedziemy do portu. Port jest blisko. A, nie zamknąłem klapy. No to ładnie. No to ładnie. Dobra, bliżej, bliżej. I szybciutko to przeładujmy. Myślę, że nie trzeba tutaj za jednym zamachem wszystkiego dowozić, że można to właśnie podzielić. Tam powinno być chyba, nie wiem, czekajcie, 380 chyba. No chyba 380 sztuk jest. Sprężam się, tak jak mogę. Tak jak mówiłem, 380, dobra. Czyli tak naprawdę jeszcze 110, a to już jest pikuś. A mamy na to jeszcze 35 minut, więc na spokojnie. Dobra, podjedźmy tym samochodem tak, żeby nam było wygodnie ładować. I tutaj tyłem. Dobra, to jest 390, tak? I to będzie 400. I jeszcze 9 takich. Jest raz. To jest 2. Czy jeszcze 7. Dobra. To będzie 3. 4. O, maszyna się popsuła. 5.
Ładnie, ładnie. Ciekawy jestem, jak bardzo te zamówienia hurtowe będą się zwiększały, nie? Jakieś tam, powiedzmy, partia 5000 sztuk, nie? Dobra. I jeszcze dwa kontenery. Mogę puścić produkcję. No dobrze, no dwa kontenery puszczę. Albo nie. Puszczę wszystkie. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem w obliczeniach. Różnie bywa. Za te pieniądze, które zarobimy za chwilę, będziemy mogli ponownie rozbudować sklep. Bo ja tam jeszcze nic nie przestawiałem, nic nie robiłem. A zamknij tym razem. Natomiast ta powierzchnia, która nam się tutaj rozbudowała, no nie jest zbyt wielka dla mnie, więc potrzebuję jeszcze więcej miejsca. Ale ja to szerokopienny jestem, oczywiście państwo o tym wiecie. Więc ja lubię duże powierzchnie. Bo przynajmniej mam gdzie układać to wszystko, nie? No dawaj, dawaj. Proszę. 9650 dolarów. Udało nam się zrealizować to wielkie zamówienie. Bardzo fajnie. Także prawie 10 koła. No ja bym z powrotem przyjął tego kasjera mojego. On jednak było nie było, no jest przydatny. Także zamówienie hurtowe, proszę państwa, okazało się bardzo intratne. Pracownicy. Kasjer. No i on już tam obsłuży całą tę klientelę. A my tymczasem zerknijmy, czego brakuje. No, widzę, że niczego nie brakuje. Jeansy schodzą marnie. Za to koszulki jak najbardziej fajnie tutaj schodzą. My możemy wejść sobie w rozszerzenia, w sklep i zakupić kolejne rozszerzenia. Myślę, że aż dotąd cały ten rząd. I teraz zobaczmy, jak to się rozbudowało. W ten oto sposób. No tu już widzę, że dałoby radę coś zadziałać. I teraz rzecz jest następująca. Ponieważ ci klienci nasi, oni narzekali na brak przebieralni. To za 1200 ja im takie przebieralnie tutaj kupię. No chodź. I może postawiłbym je tutaj przy kasie. Dobra. Dzięki czemu nasi klienci będą mogli oczywiście sobie poprzymierzać te rzeczy, które chcą zakupić. To bym przeniósł może tutaj. No co jest? Walka z milimetrami, proszę państwa. I Majunię, naszą panią kierownik, postawiłbym obok jej pana.
Przestawiłbym albo i nie. Oj, kurczę, się samo przestawiło. Czemuż to? Ojejku, no. No aż tak blisko pana nie chce być. Tutaj jeszcze, proszę państwa, światło by się przydało, więc... Zaraz zakupimy takowe. To chyba są te lampy, nie? Okrągłe światło sufitowe. Z3. I to jedno, moglibyśmy gdzieś... Zobaczmy, jak to jest umieszczone. I względem tego gdzieś tutaj, załóżmy, dać jedno takie okrągłe. Tutaj dalibyśmy może drugie takie okrągłe. I może obok trzecie takie okrągłe. No, jasno jest. W każdym razie. Także no, trzeba przyznać, że już ten sklep wygląda okazalej. Ja w takim wypadku tutaj bym przeniósł na razie te stojaki, jeśli chodzi o forevery. Chciałbym to ustawić w miarę równo. Gdzieś jakoś może... No dawaj, no. Gdzieś jakoś może tak. O. A ten... A ten mógłby stać gdzieś tutaj. Załóżmy. O, przyszła klientela. Natomiast Adidosa, na razie, no to skoro oni teraz tutaj są, to ja nie wiem, czy ja będę chciał im zabierać to. Tutaj w sumie to można byłoby zrobić dział rzeczy customowych, nie? A gdzieś te forevery, Adidosy i tak dalej, to gdzie indziej ogarnąć. Tutaj przebieralnie mogą być. Brakuje nam wieszaków na spodnie. No, oni już marudzą na tyle, że nie są w stanie znaleźć, słuchajcie, produktów, tak? Więc jak nie są w stanie znaleźć produktów, to trzeba je po prostu wyprodukować. Powiesimy więcej, pani kierownik, a niech mają. I myślę, że więcej pabeluska, a tu jest pabelusek. Aczkolwiek oni narzekają na te licencje, na brak tych licencjonowanych, nie? Na brak customowych jakoś nie narzekają. Jest to bolesne. Acz prawdziwe. No i dobra. Przyszły jakieś panie. Muszę przemyśleć temat tych spodni. Gdzie to by mogło wisieć? No, można by dać, załóżmy, nie wiem, w tej linii. Przynajmniej na razie. Natomiast adidoski, koszulki, no można postawić nieco dalej od wyjścia. Bo to tak trochę niebezpiecznie było. Nie jest źle. 4780 dolarów na naszym koncie. Mam tutaj jeszcze jeden kontenerek takich spodni. Natomiast, proszę państwa, są tutaj również rozbudowy fabryk, tak? 4000 kosztowałoby jedno takie rozszerzenie. Znaczy fabryk, no, fabryki. Więc teraz pytanie brzmi, już jakby pomijając kwestię maszynową, ale bardziej taką magazynową, tak żebyśmy mogli regały postawić. O! Czy wydać te pieniądze? Uziwa,
Emerytka mi kradnie rzeczy, ty. Ale to nie powstrzymało mnie przez ciepnięcie jej baseballem. No dobra, widzę, że znowu Majuni tam będzie brakowało. Jeszcze troszeczkę zapasu tych koszulek zostało. Prawdopodobnie liczba kradzieży zwiększy, no właśnie, zwiększy się, nie? Fajne to jest, że oni przed walnięciem ich w japę to się odwracają wręcz. Więc zostają centralnie na twarz z kija. Dobra. Forevery nam się kończą. Za blisko pan podszedł. Za duży zoom był. Także takie rzeczy. Wiecie co? Wydaje mi się, że można byłoby przykładowo zerknąć na jeszcze jedno takie zlecenie. O, tutaj mamy jakieś potężne. A, potężne. Dobra, przesadziłem trochę. Na Jinxy, tutaj na koszulki. Hmm. 160 w 47 minut za 3780. Szczerze powiedziawszy, nie jestem przekonany. To jest jakieś dziwne, słuchajcie. Że niby za 2,890, ale tak naprawdę za 3,250. W ogóle te ceny tutaj to są inne. O, co się rozchodzi? Nie wiadomo. Ale może ja bym zrobił jeszcze jedno hurtowe zlecenie, słuchajcie, i jakby za kwotę, którą zarobimy na hurcie, rozbudowalibyśmy fabrykę. Co wy na to? Myślę, że gra jest warta świeczki o tyle, że można byłoby tutaj temat ogarnąć właśnie tych regałów magazynowych. Nie? Także ja bym to, proszę państwa, zrobił. No ale to i tak dopiero, powiedzmy, w kolejnych odcinkach jakiś. Bo niestety, ale będziemy musieli sporo naprodukować, sobie się wyrobić. Postawię tutaj ten regał, niech on sobie stoi. Majunie to koło pana postawię, o, żeby jej raźniej było. To jest zakończone, adidosy, spodnie. Gdzieś niech tutaj stoją. No i dobrze. No i trzeba w takim wypadku cisnąć dalej. To jest 120, tak? To jest 120. Widzieliście to? Duchy kupują. O kurde, bo samochód tutaj stoi i oni po chodniku nie mogą chodzić. No dobrze, proszę państwa, dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.